cześć, witajcie. Kolejny dzień, 3 maj, godzina 9.20. Jak widzicie za moimi plecami, obóz już zwinięty. Nie chcemy popełnić tego samego błędu, co wczoraj. Wczoraj definitywnie zamarudziliśmy, dlatego płynęliśmy do późnych godzin wieczornych. No i dzisiaj nie chcemy tego błędu popełnić. Zwijamy się szybciej, postanowiliśmy, że wyruszamy dosłownie za chwilę, a zjemy śniadanie już na pokładzie. Kamil coś wymyśli. Dzisiaj w planach Krzyż Wielkopolski. Musimy dopłynąć do pierwszej śluzy. No i liczymy na odrobinę szczęścia i dobrej woli ze strony panów śluzowych, którzy no mimo tego, że mamy dzisiaj święto, może zgodzą się nas prześluzować. Jeżeli nie, no to będzie słabo, bo będę musiał prawdopodobnie zostawić gnoma gdzieś przed śluzami i pofatygować się po niego w tygodniu, a tego bym bardzo nie chciał. No ale miejmy nadzieję, że uda się, będzie dobra wola i prześluzujemy się bez przeszkód. Dobra, ruszamy. Słuchajcie, 12.30, jesteśmy w Drezdenku. Ojejku, w takim mieście nie ma jakiejkolwiek, nawet prymitywnej przystani, więc musimy sumować pod mostem. Mamy zamiar iść w miasto, zobaczyć, może będzie jakaś knajpka czynna, zjeść jakiś normalny, ciepły posiłek. A potem meldujemy się na śluzie w Krzyżu. Tak, i trzymamy kciuki, żeby pan śluzowy nas chciał dzisiaj przepuścić. Ale to za jakieś 2 godziny. Tego. Pracowałem w jednej z pomorskich firm produkujących elektronikę. Nie żadne korpo, po prostu duży prywaciarz. Był tam dział montażu finalnego, skręcania obudów, pakowania do wysyłki. Przegląd pracowników tego działu prezentował się tak, że 90% to były panie w wieku około emerytalnym z okolicznych wiosek. Pewnego dnia Dyro przekazał, że zmiana, która w tym miesiącu zrobi najwięcej, dostanie specjalną nagrodę. I się zaczęło. 3 zmiany rywalizowały o to, która dostanie premię. Dochodziło do tego, że na stołówce, chcąc nie chcąc, wysłuchiwałem, jak kobiety do siebie krzyczą: ty kurwa, przecież ciebie normy od 9 nie zrobiliśmy. Po miesiącu wyłoniono zwycięzców. Każda z pań dostała po butelce ruskiego szampana, a normy wzrosły 100%. Ja, ale kurwa. Szok. Thank you.
kurde, czy płyniemy? Nie! Przed śluzą się zatrzymujemy! Na którą macie jutro śluzowanie? My się umówiliśmy na 10! No, no, no. To o 10 na śluzie, co? Dobra. No ja wiem, wiem, my z Szarkowa jesteśmy, nie? No dokładnie. Trzydzieści. Jesteśmy jakiś kilometr przed śluzą w krzyżu. Niestety, tak jak mówiłem wcześniej, czekamy do jutra na możliwość przepłynięcia śluzy w krzyżu i dotarcia do Mariny Incer Drawsko. No, na razie rozbijamy się na naszej starej miejscówce przed roku. I co? Mamy czas dla siebie. No i co? Nawet ładnie wykoszona, nie? A gdzie było nasze ognisko wtedy? I tutaj, nie? Nazywam się Piotr Bodo, tak przynajmniej brzmi moja ksywa artystyczna i zaśpiewałam Rekabadu Next Lifetime. Ja rozumiem, że naśmiewanie się albo ubliżanie, tak, besztanie publiczne ludzi jest dla większości ludzi zabawne, nie? Ale teraz by to nie przeszło. Wyobraźcie sobie stację, która próbuje nabić oglądalność, no i pokażając innych, nie? No tak to myślę, że by kurwa oglądali, no, to, nie? Pewnie, żeby oglądali, tylko że jakaś tam, wiesz, jakaś tam rada etyki może by nie puściła tego skargi, by były, kurde, że ludzi się obraża niej, a jeszcze oni, wiesz, sobie pozwalają na to, czy tam, nie wiem, może w kontrakcie to mają, nie? Co byś sobie obejrzał tak drogą? No może bym obejrzał, nie? Ale już naprawdę zrozumiałbym, jakby to nie przeszło, nie? No bo jednak, kurwa, poniżanie ludzi takich, kurwa, nawet, wiesz... Ja uważam, że ci ludzie się w tym Idolu, no to i tak pewną odwagą wykazali, no kurde, no ja bym nawet... Ja bym nie poszedł, no cholera, nie wiem, nie poszedłbym w ogóle, nie? Nie jesteś artystą, no to... Ale tam było też kilku ludzi, którzy sobie jaja robili, nie? Do Banana śpiewali, czy tam jakieś tam, kurde... No tak, no. No, żeby tylko zaistnieć, nie? No. Wiedzieli, że nigdy nie... Ja też mógł tak pójść, żeby zaistnieć, żeby sobie zrobić jakieś tam show i... Telewizji żeby... wystąpić. Dokładnie, no. Ktoś nagra mnie na YouTubie i będę miał pamiątkę do końca... No, gada, że to ten pajac z Idola, nie? No, ale mimo wszystko, kurde, nie? Powiem ci, że... Nie możemy kazać latać ptakom, które są wypchane. Dla mnie jesteś wypchanym ptakiem po prostu. Uważam, że się ten wojewódzki ewidentnie przesadzał, nie? No. Po to tam był właśnie. No właśnie dlatego mówię, że to jest samo w sobie straszne, że 25 lat temu, no ma na 22, dobra, no. 22 lata temu, tak, było publiczne przyzwolenie na poniżanie ludzi w takich programach. Ale jednak próbował wyjść twarzą, nie? Z tego, to. Nie? Bronił się ten gościu, nie? Właśnie dlatego wam mówię, że kurwa ten... Nie zgadzam się z panem, ale... Bardzo doceniam. Mogę? Chociaż pan mnie obrazi. Ja uważam, że ja go nie oceniam tak jak wy. Strasznie pewny siebie był. Kurwa, no. I to był właśnie bronił swojego, okej. Okay. No, tak. Miał kulawe uszy, okej. Okay. No, ale osobie, na pewno nie? Był jakiś, nie? No. Na pewno był człowiekiem wyrazistym, który jest świadomy siebie, nie? Okej, okay, jest świadomy swoich może wad i tyle, nie? No właśnie chyba i nie. To bronienie się, ale to bronienie się, może nie był faktycznie, może nie był. Pizda i się nie przyznaje. Może, nie, ale może po prostu, nie wiem, ja uważam, że ogólnie, że wykazał się odwagą, tak? Samozaparciem. Czyli szacun. Był kulturalny do samego końca, wojewódzki go obraził. No
postawia go w świetle takim ewidentnie pozytywnym. Oczywiście nie uważam go za normalnego, tak? Aż do świr, taki ten, ale naprawdę, kurde, jakiś szacunek, respekt do niego ma. I tyle. Tak jest moje zdanie. A Kamil nie. A ty jak? Które bardziej podzielasz? Moje czy Kamila? Czy moje argumenty przekonały cię, żebyś poparł mnie czy Kamila? No czy ten Bodo, nie? No. Wykazał się i czy jest pozytywną postacią, czy negatywną? Pozytywną, nie? Czyli to pozytywną, tak jak ja, no. Uważam, że... No tak, ale tam chodziło tak. Ale śpiewał chujowo, nie? No tak, nie było... Chodziło o wyłowienie talentu, a on żadnego talentu nie miał, nie? No. Ale wiele ludzi, no. ludzi myśli, że ma talent i idzie tam. No tam naprawdę no. są tysiące ludzi, a przychodzi do tego teatru Garcka tam, nie wiem, 50 czy coś takiego, nie? Ale jednak myślę... Tam są castingi, gdzie na przykład nikt nie przeszedł, nie? Czy coś takiego. No, no, to tak? wiesz, no to nie tak, pewnie, cały program nikt nie przeszedł? Tak, nikt nie przeszedł. Nie? Jeszcze tam było nawet w tym, że wojewódzki mówił, że wyszedł do tych ludzi, którzy na korytarzu się dostali, mówi: słuchajcie, weźcie się w końcu postarajcie, bo na razie nikogo nie wzięliśmy. No i tak na wizji powiedział, nie? Także kurde, były pewnie castingi, gdzie no, nikogo może nawet nie znaleźli, bo nie wiem, w jakimś mniejszym mieście, typu Opole albo coś takiego, nie? No było tam i tyle. Ja pytam się Łukasza o filmy różnego rodzaju, Terminator na przykład, no. On mówi, że on nie pamięta tych filmów na przykład. Mówię, kurwa, jak tego filmu nie pamiętasz? Mówię, że Łukasz mówi, no że, nie, on, że matka mu nie pozwalała takich filmów oglądać. Tak? No, że był za mały. Rok oglądałem, bo to była jakaś, raz, bo to była jakaś mówi, ta to przemoc. 90 lat jest ten film, nie? Tak. No, 92, ja w 80 latach nie oglądałem go. No wiem, no ale chodzi mi po prostu o to pytanie, co daję, że jego matka dała sobie tyle trudu, żeby go chronić przed taką przemocą, tak? Czy nie wiem, science fiction, kinem, nieważne, tak? Przed tym filmem, tak? I go się nie słusznie, to nie miało sensu. Bo on i tak ma na to wyjebane teraz, nie? I tak zobaczył to. Jest zdemoralizowany narkoman. No, dokładnie, no ale rozumiesz, mówię pod kątem tego, co to da? Nic. System i tak spowoduje, że to w końcu obejdziesz, albo będziesz pod wpływem no czegoś tak, nie? Tam, nie? To jest w ogóle bez... No, nie uciekniesz. No nie, jeżeli ta osoba nie będzie chciała no, czegoś nie zrobić, fajnie, to po prostu to zrobi, nie? No. Ja mogę Julkę na przykład chronić przed narkotykami, a jak ona będzie chciała spróbować, to i tak jej nie upilnuje. No, przypierdolić z kuklami tyle. No. No to co? W takim razie wychodzi, że to, że oszukują? Czy po prostu Garmin bierze za dużo pieniędzy? Może kurwa byś kupił go za 160, on kazał, no dobra, nie ma jakiejś tam funkcji jak twój Garmin, ale wszystkie inne ma i wszystkie działają i działają dobrze. I ładnie zegarek wygląda, kosztował 160, a ty dałeś 2,5 za swojego. Gdzie 2,5? A ile? 4,5. No i kurwa i co? Ej stary, no i co? Się okazało, że żeś kurwa przepłacił, że jakiś Chińczyk tam zrobił równie dobry, to się może nie, bo tak tu chodzi o trwałość może, nie? Że on może pochodzi ci 3 lata i tam... Ale nie wiem czemu, ale tylko Samsung i Garmin ma usługę płacenia kartą z garku. Tylko? No, Huawei nie ma, Visa mu zablokowała. Serio? To jest takie kurde rzadkie? A to super rzecz, powiem ci szczerze. Jest no to może opatentowali technologię i po prostu nie zdali jej. Jeszcze jest taka firma... Kurwa, zapomniałem, ale oni mają, ale tylko Visa obsługują, nie? Mastercard. Aha, aha. Ja wiem, widziałem, gdzie się płaciłeś telefonem. Fajna rzecz, nie? Zajebista rzecz. Nad morzem byłem, to nie miałem nic ze sobą. No. Telefon w plecaczku miałem, jechałem sobie tam rowerkiem, jeździłem, płaciłem zegarkiem wszędzie, no, kurwa. Zajebiście, nie? Nawigację sobie włączyłem w zegarku, jak nie mogłem trafić tam do Grzybowa. No to może właśnie za to płacisz, nie? Te 4000. Bo jednak może technologia przesyłu danych, bezpieczna oczywiście, szyfrowana, tak? Za no to kosztuje trochę. Licencja na mapy jest droga. No, właśnie. Pamięć 32 RAM-u jest w środku, nie? No dobra, ale teraz okazuje się, że bez tych dwóch funkcji, czyli tam płacenia i tej mapy, dostajesz produkt, który już kosztuje 160 zł i inne wszystkie rzeczy ma takie same. Tak, może tak być. Może tak być. Płacisz po prostu te 4000 tam, kurwa, plus te 160, tak? Za te technologie dwie, nie? No i okej, ciut pewnie lepsze materiały, na pewno muszą być lepsze materiały, ten zegarek pewnie będzie trwalszy. No on będzie ci za 10 lat równie dobrze chodził, nie przepalą się jakieś tam, wiesz, podzespoły, nie wypracują się, nie? Jakieś tam mikrospięcia nie uszkodzą. Się wypalają na przykład. No ale te by się może nie wypaliły, byłyby dobre. A w tamtym właśnie chińskim produkcie jest wszystko, wiesz, lekki wstrząs będzie albo coś i coś tam się rozkalibruje, przestanie chodzić. To tu może być sekret co najwyżej. Kumplowi się odkleiła szybka normalnie, jak kupił Huawei'a. No. Po niecałym roku było napisane, że wodoodporny, że można się kąpać, wszystko. No. I pływał nagle, kurwa, para. Ale może być jakaś wada. I się odkleiła szybko normalnie. Nie? Reklamował? Nie. No pewnie by wygrał. Takiej afery w polskim klubie jeszcze nie było. Bramkarka klubu Hecz Gdynia okazała się mężczyzną.
Joanna Radziwiłłowa to tak naprawdę Andrzej Dobrzyniecki. Przez lata występował w kobiecych drużynach. Czujesz? I jest jego zdjęcie, nie? Były policjant dwukrotnie już zmieniał płeć. Raz w 2006 roku na Joanna P. i raz w 2013 na Andrzeja DC. Wyłudzał też kredyty, udając radcę prawnego. Założył też kancelarię prawną. Jako kobieta był radcą prawnym, a jako mężczyzna adwokatem. W 2003 roku był poszukiwany listem gończym. Został zatrzymany w trakcie sparingowego meczu. Spaniak w chuj, nie? Mieliśmy takiego kolegi kiedyś w podstawówce. O kurwa, zobacz. No. A potem się obniży na dół. Blej troszkę to. Nazywał się Zbyszek Szeremeta i był fanem Jean-Claude Van Damme'a. Był wielkim fanem. Jakieś tam wyskoki robił takie, wiesz, pseudo karate. I myśmy na niego mówili Walidame. Walidame? Walidame, no. I jeszcze kurwiał i nas gonił i bił nas, nie? Tak? Bo był taki 1,90 m już wtedy, nie? Dostałeś wiep? No tam wiesz, jakiegoś tam mukę, nie? Czy coś tam podusił, wiesz, o co chodzi, nie? A my na niego specjalnie Walidame! To nas ganiał po szkole. To wiesz co, weź tego po lewej, bo on był wyciągany i zobaczymy jak wygląda w środku. No i co? No serek się ładnie stopił, nie? Przypalony już ty. Twój jest idealny. Przypalony na brzegach. Nie, wcale nie. Będzie fajnie, fajnie. No faktycznie trochę mógł być bardziej przyrumieniony, ale on leży trochę w złej pozycji, nie? Się brzegi, skórka się skarmelizowała. No dobra, próbujemy. Tylko za odpicie chyba dałeś dodatków, bo się wszystko idę wylało z tego testu, nie? Ja też mam skórę. Chciałem kiju pojedynczego smaku, chciałeś. No. To był nie wypał, nie? Próbujemy. Krasa. A twój? Nie zadał sobie trudu, żeby go sobie odsurować z sreberka. Ze złotkiem. Ale leniwy jesteś. Już nie mogłeś wytrzymać, nie? Niedobory aluminium, no. Już tak ci działał na podniebienie, że już musiałeś zatopić w nim zęby. Jaką modyfikację zrobiłeś na ruszcie? Dobra, zobaczymy co z tego wyjdzie. Ej, ja pierdolę! Ale byś sandwicha zmarnował. Ja pierdolę. Miałem przejść te wszystkie pomieszczenia, pomierzyć wszystko tam i kurwa. Jakie tam schamie były. Chciałbyś coś takiego? Nie, już zjadłem. Piękny Łukasz. Ej, chodzę z takim notatnikiem. No, cudowny. A chciałbyś czy nie? Kurde, chciałbym. Ej, chodzę z takim notatnikiem i z długopisem. Dobra. Ej, słuchaj, co by się stało, gdyby teraz jak idziemy ubrać się na gnoma, nie? W tym momencie Kamil bierze twój telefon, załóżmy, że jest odblokowany, robi sobie zdjęcie kutasa i wysyła to Kaśce. I Kaśka to odbiera. No. Powiedz mi, miałbyś drakę z tego? Pewnie tak, nie? Tak? Miałbyś drakę? Nie wiem, nie? A może nie wiem, jak by zareagowała. Nie znam jej na tyle. Może by zrozumiała. Co? Może by zrozumiała. No. Dobra, idziemy.